Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy online z nowym dyrektorem Kościerskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Kościerzynie. Witam Pana serdecznie. Witam Pan serdecznie. Wojciech Spiczak-Brzeziński został niedawno nowym dyrektorem Kościerskiego KTBS-u. W związku z tym chciałbym o parę rzeczy Pana zapytać. Ile zasobów aktualnie jest w administracji Kościerskiej spółki? Mamy ponad 2300 mieszkań, to jest dokładnie 123 budynki, którymi zarządzamy, którymi dysponujemy w mieście Kościerzyna na terenie miasta. To znaczy, że jesteście największą spółką tego typu na terenie miasta? Jesteśmy największą. A czym zajmuje się przedsiębiorstwo, tak jakbyśmy szczegółowo mogli określić? To już tłumaczę. Ale może mały komunikat bym chciał jakby tak na początku przekazać mieszkańcom, bo od niedawna jakby tutaj spółka pracuje w tak zwanym systemie rotacyjnym z tego tytułu, że panuje pandemia, ale jakbyśmy chcieli poprosić mieszkańców do kontaktu z nami pod numerem telefonu, który oczywiście znajduje się na naszej stronie, albo drogą mailową, albo również drogą, że tak powiem, korespondencyjną, tudzież można stawić się u nas osobiście, bo mimo tej pandemii, mimo tej pracy zdalnej, my jesteśmy jakby cały czas dostępni, jesteśmy w trybie ciągłym otwarci dla mieszkańców i naszych klientów. Czyli nie ma bezpośredniego ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność do administracji? Nie ma ograniczenia. My wewnętrznie jakby tak przegrupowaliśmy się, że jakby jedna grupa pracuje, jedna jakby jest na pracy zdalnej, ale oczywiście gdy są jakieś tam potrzeby, to się wymienia, ale tak jakby w takim systemie rotacyjnym jest to po to, gdyby się coś niefajnego wydarzyło, to znaczy ta druga grupa zawsze jest gotowa na to, żeby wejść i pracować ciągle. Chodzi o to, żeby po prostu nie było jakiegoś takiego zahamowania spółki, żeby jakieś brzydkie zdarzenie nie spowodowało to, że spółka... Że wszyscy pójdą na zwolnienie. Dobra, to ja wrócę jeszcze raz do pytania, czym się zajmuje Kościerski TBS? Kościerski TBS jakby w tej chwili zajmuje się jakby zarządzaniem wspólnot, czyli mamy pod sobą 83 budynki, gdzie jakby my jesteśmy przygotowani na to, że wspólnoty uchwalając odpowiednie uchwały, my staramy się te uchwały realizować. Obsługujemy w trybie ciągłym wszystkich lokatorów z naszego zasobu, czyli jeśli ktoś ma jakieś tam, powiedzmy, uwagi, że trzeba coś naprawić, wyremontować, poprawić i tak dalej, to jakby oczywiście dla nas to jest zgłaszane, my odpowiednim służbom to przekazujemy. Również są tak zwane telefony alarmowe, gdzie gdy tam coś się wydarzy, hydraulicznego, elektrycznego i tak dalej, to lokatorzy mogą bezpośrednio jakby działać i dzwonić pod te numery, gdzie te wszystkie usterki zostaną, że tak powiem, zniwelowane. My jako spółka chcemy również działać trochę szerzej, budować budynki wielorodzinne. A to za chwilę ja zadam pytanie. Czy jakby puentując to pytanie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to czyli tak naprawdę dbacie o komfort mieszkańców, żeby mieli światło, żeby mieli wodę, żeby mieli czysto, żeby mieli wymalowane ściany? Budynki, tak, żeby te wszystkie budynki były jakby funkcjonowały jakby bez żadnych, że tak powiem, wad. I z drugiej strony też zajmuję się jakby rozliczaniem tych wszystkich budynków i tych wszystkich mieszkańców. Czy czynsz w budynkach, które znajdują się pod Waszą administracją, jest wysoki, jeżeli chodzi o kościerskie warunki? Czy jest jednym ze średnich, czy niższy, czy może najwyższy? Uważam, że jest bardzo niski, to jest poniżej 10 zł, czyli wydaje mi się, że to jest jeden z niskich pułapów. A jakie są średnie stawki w miastach takiej wielkości jak Kościerzyna? 18 zł. U nas jest poniżej 10. Czyli to prawie prawie połowa. No prawie połowa. A z czego, a co się składa na taką stawkę czynszu? Z czego ona wynika, że na przykład gdzieś mówi Pan jest 18, u nas jest 10, w związku z tym też mamy pewne stałe koszty, które jakby zawarte są w tej cenie, nie? Tak, bo też jest istotne, jakby częścią składową tego czynszu też jest kredyt, bo jeśli jest wybudowany jakiś budynek, gdzie jest jakby obciążone jakby z jakimś obciążeniem kredytowym, to wtedy jakby to
ta rata tego czynszu idzie jakby w zasób danego mieszkańca. U nas jakby budownictwo jest z mocnym udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie jakby jest dofinansowanie, tak jak mieliśmy tutaj przykład na ulicy Hejkiego, tam gdzie de facto jakby było jakby umorzenie w granicach 45%, więc to obciążenie tego czynszu też jest odpowiednio mniejsze. I z tego mogą wynikać te różnice. No. Oczywiście to, że w jakimś elemencie składowym, że powiedzmy inne jednostki mogą za zarządzaniem wziąć wyższe wskaźniki i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie małe elementy, że tak powiem, powodują to, że ten czynsz może być mniejszy lub większy. Ale głównie jakby największym jakby składnikiem jest kredyt. Kiedyś, w sumie dawno temu już, przedsiębiorstwo, które było poprzednikiem dzisiejszego TBS-u, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, bo była taka firma, zajmowała się oprócz administracji zasobami też budową nowych mieszkań. Ja chciałem zapytać, dlaczego zaprzestaliście, ponieważ ostatnimi blokami, które, no, pomijając ten na Hejkiego, tak, który jakby tak. otworzył nową przyszłość, no może tak przynajmniej z zapowiedzi burmistrza wynika, że to nie jest ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Natomiast tak naprawdę skończyliście budowę bloków czynszowych na osiedlu pod szpital, tam Piechowskiego i te bloki. Dlaczego? To pewnie nie pytanie do pana, bo pan jakby administruje od niedawna, natomiast tak. Czy jest jakaś przeszkoda w tym, żeby tego typu budynki dla mieszkańców budować? Dobra, znaczy na tą chwilę nie ma przeszkody, jakby chcemy iść w tym kierunku i odtworzyć tą wizję jakby budowania w tej chwili jakby i pewnie miasto i my chcemy głośno o tym mówić, że takie budynki podobne jak na Hejkiego będą budowane, bo tutaj jakby też jesteśmy po spotkaniach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest jakby dofinansowuje tą inwestycję i tak jak w tym budynku, tak jak wspomniałem na ulicy Hejkiego, tam dofinansowanie było w wysokości 45%. 45% włożyło miasto i 10% my jako spółka. W tej chwili zmienia się ustawa i tam dofinansowanie maksymalne może być 80%, dlatego jesteśmy teraz jakby po rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystko przygotujemy ku temu, żeby móc jakby no, te 80% dofinansowania z banku jakby ugrać. No, zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Fajną rzeczą w tej strukturze też jest, że dawniej, tak jak w tym ostatnim budynku na Hejkiego, bank jakby realizował, znaczy po zrealizowaniu całej inwestycji dopiero nastąpiło rozliczenie, czyli my jako spółka po zamknięciu inwestycji przygotowaliśmy dokumenty, przekazaliśmy do rozliczenia i wtedy te 45% wpłynęło na konto miasta. W tej chwili ma być to tak wyglądać, że jakby ta inwestycja, finansowanie ma się odbywać w trybie takim, tak jak powiedzmy każdy z nas budował mieszkanie, może prawie każdy z nas to otrzymywał od banku odpowiednie jakby takie raty, można powiedzieć. I w tej chwili ma to podobnie wyglądać, że nie ma finansowania na koniec całej inwestycji, tylko ona jest inwestowana w trakcie, czyli bank przyjeżdża, patrzy, co jest realizowane, wypłaca następną transzę, znowuż przyjeżdża, znowuż nas jakby obserwuje, więc no, wydaje nam się, że to jest bardzo korzystne, żeby wejść w ten układ i w takim systemie to można było finansować. Bo z tego, co widać na rynku, to no, rynek jest bardzo chłonny, natomiast no, nie każdego stać na to, żeby zapożyczyć się na tak, kwotę 300 tysięcy złotych i kupić sobie mieszkanie. Przecież bardzo tym przykładem powodzenia tego typu pomysłu to właśnie są te mieszkania, które są przy Piechowskiego. One były, przypomnijmy, w jakim systemie budowane. To, tam jest też taka struktura, że to mieszkanie nie jest własnością mieszkańca, tak, natomiast on to z tego tak. to użytkuje. Partycypował, tak może powiedzieć, że musiał włożyć jakiś pewien wkład i potem my jako spółka budowaliśmy przy udziale oczywiście kredytu i te budynki powstawały. Długa była przerwa, bo jeśli wrócę jeszcze do pana pytania, bo Krajowy Fundusz Mieszkaniowy został zlikwidowany, który miał jakby za zadanie wsparcia finansowania takiego budownictwa. Ale jakby no, jesteśmy teraz, że tak powiem, w takich czasach, gdzie znowu otwarto jakieś tam drzwi, więc my będziemy się starać z tych środków korzystać i móc budować budynki wielorodzinne. Mamy jakby w perspektywie właśnie wybudowania dwa bliźniacze takie budynki. Może w przeciągu półtora roku albo maksymalnie do 2 lat uda nam się, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zrealizować. No bo tak naprawdę jesteście spółką miejską, grunty miasto ma swoje, może tak. wam przekazać, także no tak. z tego... Tak jak, tak jak,
To jest podobny system jakby, tak jak przy ulicy Hejkiego, więc mówię, w tej chwili też jesteśmy po rozmowach z miastem, miasto nam jakby przekazuje, znaczy na tą chwilę jeszcze nie, jakby wsadzuje grunt, który chce nam przekazać, my jakby no, dalej realizujemy to, co mówiłem, wszystko przygotujemy, no, chcemy jakby i projektami, wszystkimi elementami się zająć, ale też ważne w tym wszystkim jest, żeby zdobyć dofinansowanie, bo my jako spółka, no niestety nie mamy takich środków, żeby móc ten cały projekt zrealizować w własnych zasobach. Dobrze, to jedno, czyli plany inwestycyjne macie określone, nie będziecie tylko spółką administrującą budynkami, ale też będziecie firmą, która pozwoli mieszkańcom Kościerzyny zamieszkać w Kościerzynie, a nie kupować mieszkania dokładnie w Gdańsku lub kupować za pieniądze, na które trzeba wziąć kredyt. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo no, nowy prezes to też nowe pomysły. Ja chciałem pana zapytać, co oprócz tej budowy, czy widzi pan od momentu, kiedy objął pan funkcję prezesa, czy zauważył pan te rzeczy, które na pewno trzeba zmienić w funkcjonowaniu spółki? Tak, patrząc na jakby wewnętrzną strukturę spółki, tutaj no jakby przyglądam się wszystkim elementom, no umowom zawartym, rozwiązaniem, jakie tu do tej pory panowały, pewne rzeczy są rozwiązane, pewne jakby mamy nowe wizje, niektóre są, że tak powiem, jakieś porozumienia, umowy i chcemy jakby te, które nam się w mojej ocenie nie przydadzą, chcemy je rozwiązać. Przez to jakby no, chcemy usprawnić jakby pracę tutaj, tą część administracyjnej. Chciałbym bardzo mocno i to chyba tu należy jakby mocno podkreślić, jakby jakość obsługi naszych mieszkańców poprawić, bo z tego, co słyszałem, było różnie, ale no, chcemy to jakby móc jeszcze lepiej jakby współpracować z naszymi mieszkańcami. Ja jeszcze chcę zapytać, bo takim wyróżnikiem państwa jako administratora było organizowanie konkursów na najlepszy balkon, na najlepsze, no chyba balkon, ustrojenie balkonu, może tak. No tak I ludzie bardzo się starali, był. Jeżeli chodzi o przystrajanie swoich okien, balkonów, a wyście to premiowali w formie konkursu i jakichś tak. wyróżnień. Czy to będzie kontynuowane? To jakby nas zbliżało do naszych, że tak powiem, mieszkańców i jakby mogliśmy się bliżej poznać. No w tej chwili jakby panuje ta nieszczęsna pandemia, więc jakby te wszystkie takie bliższe, że tak powiem, spotkania, no musimy jakby chcąc nie chcąc to ograniczyć. Ale byśmy w przyszłości chcieli taki cykl podobny, że tak powiem, kontynuować. Jeszcze zapytam, bo przy niektórych budynkach, no akurat nie waszej wspólnoty, pojawiły się ogrodzenia, płoty. Pewnie wynikające z obaw mieszkańców tych budynków przed wandalami, przed psami, przed zaśmiecaniem trawników. Czy to jest jakiś trend, czy to są takie jednostkowe tylko inwestycje, że tak powiem? To jest jakby uzależnione od wspólnoty, czyli dana wspólnota, jeśli sobie, że tak powiem, uchwali uchwałą taką rzecz, że chciałaby, nie wiem, mieć swój teren ogrodzony, czy chce wprowadzić jakieś inne elementy, to ta realizacja będzie zrealizowana. Czyli jakby wspólnota decyduje o tym, jak chce, żeby jej zasób wyglądał. Ale a myśli my pan, postaramy się. Że to jest taki obraz, który będzie się coraz częściej pojawiał na naszych osiedlach? Znaczy, z tego co wiem, to są i takie jakby pozytywne, że tak powiem, wizje takiego jakby odgrodzenia się, a są i takie przypadki, że niektórym to się nie podoba, bo jakby takie zamykanie się jakby w jakiejś tam strukturze i tak dalej. Więc jest to różnie. Ale mówię, jak wspólnota zadecyduje, to postaramy się wtedy to odpowiednio zrealizować. To jeszcze zapytam o inwestycje typu place zabaw lub tereny zielone. Czy też przewidujecie na waszych zasobach tego typu w najbliższej przyszłości inwestycje? Ale mówimy o tych, bo teraz tak, czy na naszym terenie, czy zasobach miasta? Bo nie, to ja jest. Zapytam na, bo tak naprawdę nie jesteście właścicielem budynków i też pewnie nie działek przy budynkach, jesteście administratorem. Natomiast no, jeżeli wspólnota budynku wychodzi z inicjatywą, że chciałaby postawić plac zabaw, to wy jesteście tą stroną, która to realizuje, czy tylko pomagacie? Znaczy my też będziemy tym realizatorem. Chcę tutaj wspomnieć, że jest program rewitalizacji ulicy Kartuskiej, więc tam pewne elementy tej małej architektury powstaną. No właśnie, to przy tym oczku wodnym, które wywołuje tyle emocji wśród działkowiczów,
Z tego, co wspomniał burmistrz, na tym miejscu ma być parking i teren zielony. To też będzie w Tak. waszej administracji? Nie. To nie, To to będzie nie, tym po. nie będziecie się Nie. Nie. zajmowali. No dobrze, to tak w sumie poznaliśmy wizję firmy, wizję nowego prezesa. Ja dziękuję panu serdecznie za rozmowę, a przypomnimy, naszym rozmówcą był pan Wojciech Spiczak-Brzeziński, nowy prezes Kościerskiego TBS-u. Ja państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję mieszkańcom. Dziękuję bardzo.